Wenn Sie aber merken, dass wir Revision machen, dann werfen Sie alles lieber aus dem Fenster. Aber Sie geben es nicht an uns ab. Das ist nicht möglich. Die schmeißen den Speck weg. Jawohl. Und keine Strafe hilft. Повинир mich nach Wieso. Chodźmy. Hier ist der Großdeutsche Rund. Liebe Soldaten, wir beginnen das 8. Wunschkonzert für die Wehrmacht mit dem großen Kurfürsten Reitermann. Koncercik z małą niespodzianką, co? Nie wygłupiaj się. Przy sobie nie mają nic. Dobra, spieszcie się. Sonst hat man ja hier nichts weiter als was Gutes zum Fressen. Du vergisst, dass du hier dann und da mal einem Anständigen hier die Schnauze schlagen kannst. Mein lieber Junge, du weißt doch nicht, wie langweilig es ist. Denn kleine Mädels zu verlieren gibt's nicht. Und diese Polinnen haben uns mit uns so. Wenn Sie, das Foto. Szach, mat, Deutschland, kaput. Chodź prędzej, musisz się wygłupiać. Spryciarz! A jak będzie z tym? Przewieziecie to do Warszawy? Może w Sianie? Jan, nach Warschau. Kontingent. Ah, Warschau. Gut. Moment. Hey, du! Schau mal, Karl! Was bist du? Ein Hase unter den Augen! Oh! Guck mal mit! Halt! Fahren Sie weiter. Ja.
Dowództwo Wehrmachtu obwieszcza. Trwa atak na froncie wschodnim. Najsilniejsze jednostki zostaną użyte w najbardziej zapalnych punktach frontu. Po akcji na południu żołnierz niemiecki znajduje się znowu w ofensywie. Dlatego dzień 1 lipca staje się najważniejszą datą w historii tej wojny. Czytaliście biuletyn? Podano pełną listę tych 100 rozstrzelanych. A z prochu ich powstanie mściciel napisany. Powstanie. Ale kiedy? Tymczasem Londyn co mówi? Stać z bronią u nogi i czekać na rozkaz. My przecież nie czekamy. Zaczęliśmy. I to jak ładnie. Spalono most na Liwcu, spalono most pod Mińskiem. Pod Ryjowcem wysadzono w powietrze pociąg. W okolicach Piotrkowa doszło do poważniejszego starcia z większym oddziałem żandarmów i gestapowców. W Tarnowie koło Tomaszowa Lubelskiego partyzanci spalili tartak i fabrykę mebli. Rozpoczęto ożywioną działalność kilku grup partyzanckich w krakowskim i okolicach Rzeszowa. Wykolejono i spalono pociąg z materiałem wojennym na trasie Kraków-Lwów. Przerwa w ruchu trwała 12 godzin. Zerwano most na rzece w Krze leżącym na szocie Warszawa-Brześć. Zlikwidowano oddział składający się z 15 żandarmów. Oddział ten jechał samochodem ciężarowym na Oblawę i wpadł w zasadzkę koło miasta Kłodna. Powiat Biała, Podlaska. Na szosie Radzeń-Lubartów zabito zastępcę szefa gestapo miasta Lublina. Ludzie sami tworzą swoją historię, ale nie tworzą jej dowolnie, nie w wybranych przez siebie okolicznościach, lecz w takich, w jakich się bezpośrednio znaleźli, jakie im zostały dane i przekazane. Na tym dzisiaj kończymy. Pamiętajcie, spotykamy się w piątek. Na Smolnej. Panie profesorze, co słychać? Jakie wiadomości? Niezbyt wesołe. Niemcy po 8-miesięcznym oblężeniu zajęli port i miasto Sewastopol. Reuters zapowiada, że front... W międzynarodowym pociągu znaczy się jedzie. Pamięta pani? Pani tu nas pierwszy raz? Tak. Nasz komplet rozleciał się i mam zdawać u waszego profesora. Jednakże nie upadek Tobruku, ale upadek Sewastopola to najsmutniejszy fakt. Cóż jeszcze? Bardzo silne walki w rejonie Kursk-Białogród. Widać, że Niemcy naciskają na Wołkę w kierunku Stalingradu. Czy Rosja to wytrzyma? Musimy wierzyć, wytrzyma. Rosja zna sens walki tych ciężkich lat. No, zobaczymy, co nam przyniesie jesień. Idźcie już. Do widzenia. Wychodźcie po kolei, parami. Widzenia? Jak parami, to parami. Władek. Anna. Szkoda, że w kafe chlubie Niemcy. Poszlibyśmy na ciastka. Niemcy są niestety wszędzie. A to, że w kafe chlubie, to chyba najmniejsza szkoda. Pan nie lubi kawiarni? Znam ciekawsze zajęcia. Ja też co? Uczymy się przecież.
Powiem panu szczerze, mam już tej nauki dosyć. Uczyć się całe lato, ani ze słońca pociechy, ani z wody. Jak dla kogo? Ci na przykład cieszą się. Do czasu. Wszystko przez tę wojnę. Pora do domu. Gdzie pan mieszka? Tam, na Powiślu. A pani? Tam. Gdyby Wisła była tej szerokości, co rynsztok przed moim domem, to bym się rozpędził, skoczył i zapukał w pani okno. Okno na piętrze. Słowem, za wysokie progi. Raczej okno. Ta rzeka szeroka. Dość dużo nas dzieli. Trzeba te odległości sprawdzić. Odprowadzi mnie pan? A która teraz? Po siódmej. Chodźmy. Może by tak zmienić uczesanie? Może grzywka? Tylko czy on to w ogóle zauważy? Dziwny chłopiec. Władek. Władysław. Nie pasuje do niego. Wysoki brunet powinien się nazywać Jerzy. Co też on o mnie myśli? Czy ja mu się podobam? Hanna. Anulka. A jak wyrośnie z niej taki sam nadęty babsztyl? Z wyższych sfer? Dziękuję. Może jednak nie jest tak źle. Ze sokiem? Może być ze sokiem. Można zadzwonić? Proszę. Niech to ja. Za dużo. Zu viel. Nicht zu viel. Niech pani weźmie. Trzeba jemu dać żyć, no nie? Zginie bez nas w gubernie. 300 zloty, niech to ja. No, niech będzie. Wiedersehen. Do widzenia. Butelkę dla mnie po swojej cenie, dobra? Pod ten nasz interes. Panie Zygmunt, zabierz pan wyruszki. Z panem Brzozowskim, proszę. Halo? To ja, Katarzyna. Słuchaj, no, do nas dzisiaj zwalili się goście, więc nie przychodź. Tak, dziś właśnie. Akurat kończyłam pranie.
Swolowej drukarni obejmiecie osobiście. To konieczne. Nie mamy zecerów. Przynajmniej do czasu wyszkolenia nowego zespołu. No i jest rzeczą bardzo ważną, żebyśmy najdalej w ciągu miesiąca rozpoczęli druk naszego gwardzisty. Kogo dostanę? No, w pierwszym rzędzie przydzielimy wam zecerkę Katarzynę ze spalonej drukarni. Znacie ją. Musicie ją jeszcze poduczyć. Będzie wam pomagała przy składaniu. Kto jeszcze? Władek z wojskówki i spryciarz ze specgrupy. Zaczniecie pewnie na nowo. O ile znajdziemy dobrego fachowca zecera? Już ja wiem, czym się to skończy. Fachowiec się znajdzie i to pod bokiem. Artur? Nie znasz go? Ciągle był w jakichś strajkach w robocie. Ostatnie lata przed wojną, kiedy się ukrywał, to jednej nocy nie miałam spokojnej. Teraz znowu. Teraz nikt nie ma spokojnych nocy. Ani spokojnego dnia. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę. 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 Matka, spokój z tym przeciąkłem w niedzielę. Znowu chodzi za roboty nie wyspana. Gdybyś na swojej rikszy miał trochę mniej darmowych kursów, może nie musiałabym żyć. Trudno, mamo, siła wyższa. Jeszcze taka, ja piję kawę. Ja bym się kawę napił. Matka cudzy dzieci karmia, o swoim jedynakiem pamięta. Cicho bądź, wiesz, gdzie jego ojciec. Dzień dobry. Dzień dobry. Narzeczonym szanowałem. Nie wygłupiaj się. Nie ma jeszcze pana Artura? A widzisz, że nie ma. Siadaj i czekaj. Jak na koniec wojny? Dobrze, będę czekał. Chrzestna, no. Chce mi się kawy. Zaraz pozwólcie mi skończyć. Po kolei, ja byłem pierwszy. Kawalerze, nie masz za grosz wychowania. Trochę mam, ale dla przyjaciół nie starcza. Nic dobrego z ciebie nie wyrośnie. On po wojnie do cyrku pójdzie. Pójdę do cyrku? Pójdę. Pokażesz mi sztuczkę? Znowu będziesz beczał. Nie będę. Mały wspomina ojca? Bardzo rzadko. Kasiu. Macie już wiadomości o Michale? Są na Szucha. Gdzie są? Ty to miałaś szczęście. Co ona miała? Szczęście. Mogła wpaść. A gdzie? Do dziury? Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Długo czekacie na nas? Dwa kwartały i rok cały. Dwa kwartały i rok cały. Jest Władek. Chodźcie do pokoju. Pogadamy. Nie napijesz się kawy? Później, później. Rycia, śpisz, tak? Dosyć tego strzelania. Zostaw to starszym. Tyle pociechy w tej wojnie, że jeszcze wszyscy razem. Ja to wam niedługo ucieknę. A gdzie? Do lasu? Do lasu. A na co? Na polowanie? Żebyś wiedział. A ja gdzie będę? Ty? Będziesz pilnował domu. Ja też chcę iść do lasu. Nie można. Ktoś musi w domu zostać. Więc umawiamy się za tydzień u pana Adama na starówce w jego graciarni. Hasło? Pytać o stolarza. Meble, maszyna, lokal, papier. No coś z tego powinno się za tydzień załatwić. Szkoda papieru, który przepadł w lokalu Michała. Nie powinno się trzymać całego zapasu w jednym miejscu. Trudno, człowiek uczy się z praktyki. Pozwólcie, obliczę, ile na to wszystko potrzeba pieniędzy. Czy wiadomo, przez co wpadł wasz lokal? Nowy dozorca wsypał. Fox. I co z nim? Dostał już za swoje. Czekaj, zaraz ci przejdzie. Przeszło ci? Przeszło. Czkawka znaczy, że ktoś go wspomina. Nie wiem kto. Ale nie wiem, gdzie on teraz jest. Chłopak był niczego sobie. To taki idealista. Co przez to rozumiesz? Stuknięty. Takie życie miał dumnie. Forse papiery. Gwizdałby na wojnie. A on mówi, żegnaj. Do widzenia. Jak do widzenia, to do widzenia. Mało to chłopców na świecie, prawda? Wszystkiego raz mnie pocałował. Widzę, że ci go jednak szkoda. No, może go jeszcze spotkasz. Góra z górą się nie zejdzie, ale człowiek z człowiekiem.
Jezku? Gruszka powiedziała, oddalony na zawsze. Panie Pranuś, 5 worków oddano dla pana. Gdzie to schować? Jedzie się pan tam. Schowaj tam, za skrzyniami. Dobra. Panowie pasterzyn? Nie. Macie tu podobno do sprzedania maszynę. Drukarnię. Mamy jedno. Jaki typ? Wiktoria, pedałówka. Chce pan obejrzeć? Jeśli można. Jest w kalarze. Stimmt? Ja. Alles in Ordnung. W porządku. W porządku? No to prosit. Do widzenia. Przepraszam, gdzie tu jest biuro handlowe? Biuro? Artur, jak Boga kocham. Rycerz Artur. Metrantarz Konstanty. Jak to mówi przysłowie? Góra z górą się nie zejdzie. A człowiek z człowiekiem zawsze. Ale co to? Przy zegarkach? Kiedyście się tego nauczyli? Siadajcie, proszę. Rok byłem u zegarmistrza, a teraz to już tak, jakbym przez całe życie nic innego nie robił. To nie jest takie trudne. Inną robotę robiliśmy kiedyś, co? Po co wspominać dawne czasy na próżno? Wojna. Tyle, że człowiek tu siedzi spokojny. Praca czysta. Na chleb starczy. A do zecerki wam nie tęskno? A wam nie? Po co się pytacie? Mam może dla Niemców robić? Można i nie dla Niemców. Można. Wszystko można. Nawet z motyką na słońce można. Plunąć na to słońce. Od co? Zgaśnie którego dnia jak świeczka. Wierzycie w to? Wy nie? A wierzyć znaczy brać się do roboty. Już teraz. Zaraz. Do roboty? My wiemy, że tych, co giną w gettach i obozach, świat pomści. Że ta wojna to walka o nasze prawdy. O lepsze jutro dla nas. Ale trzeba to ludziom powiedzieć. Powiedzieć? A tak? To znaczy pisać, drukować i kolportować. Kto to ma robić? Powiedzcie, kolego Konstanty. Czy ten, co umie drzewo rąbać? Czy ten, co czcionki składa? Równo 36,4. Wicek? Było równo 38. Ale ty masz oko, Janka? I do chłopców, i do wagi. Masz coś przeciw temu? Ech, Jareczko, ty wiesz, że ja przeciw tobie nic nie mam. Wręcz przeciwnie. No, no, nie zagaduj. Ile jest? 37, ani grama więcej. O jeden gram mu się rozchodzi. Ze swego nie będę dokładał. Halo? Tak. Żebyś tylko nie pożalował. 120. Forsa. No, może. Biuro handlowe Impet? Niech pan później zadzwoni. Panu o co chodzi? Pilnuj swego. Pan w jakiej sprawie? Oglądałem maszynkę drukarską. Mogę ją wziąć. Bardzo dobra. 25 tysięcy. Nic z tego nie zejdzie? Zejdzie, zejdzie. Tylko się pan potarguj. Za 15 z pocalowaniem ręki oddadzą. No, dojdziemy chyba jakoś do porozumienia, co?
Gdybyście potrzebowali spokojnego kąta na schowek, dla nakładu czy czegoś tam, to możecie u mnie. Ludzie wiedzą, że jestem spokojny. Miejsce byłoby bezpieczne. Dziękuję. Umówimy się z wami, jak trzeba będzie. No, stimmt? Stimmt. Porządku. Porządku. Rosi, Rosi. Guten Erfolg. In unserem Geschäft mit dem Generalgouvernement. Gotówka leży u Treichendera 2-3 dni, zanim nie zrobią dokładnych obliczeń. Ile tego może być? 30 do 50 tysięcy. Przypuszczam, że dowództwo zezwolenie na akcję da. Mamy wiele potrzeb. Musimy przede wszystkim wyposażyć nową drukarnię. A kogo przewidujecie do akcji? Dwóch z wojskówki, dwoje z ekipy drukarni. Na ulicy normalna obstawa. Warunki terenowe? Dosyć trudne. Cała ulica zamieszkana przez Niemców. Po drugiej stronie ulicy Wacha. Chance Rex, bitte. Powodzenia. Achtung. Jetzt kommt die Aufnahme. Oni dwie urzędniczki. Baby w Holiuszko w gabinecie. Idziemy. Czy jest pan Treuchender? Przychodzimy z Arbeitsamtu. Proszę. Habe Ihnen immer gesagt, dass in dieser verfluchten Polakei gefährlich ist. Na, also bis morgen, nicht wahr? Ja? Eckler. Fräulein Trude, Sie bringen jetzt das Bargeld zur Bank. Jawohl, Herr Treuchender. Rączki do góry, proszę. Pieniądze. Geld, szybko. Jawohl. Kasiu? Pozwólcie, kolego, że was dziś na tym piętrze zastąpię. Dobrze? Odwrócicie.
Siadać. Jesteś nareszcie. Jestem. Ile razy każesz mi jeszcze na siebie czekać? Przepraszam. Nieprzewidziane zajęcie. Jakież to? Nic nadzwyczajnego. Po prostu uganialiśmy się za groszem. My to znaczy kto? Ja i paru moich przyjaciół, złączonych wspólną biedą. Ty kompletnie ostatnio opuszczasz. Pewnie w ogóle przestanę na nie chodzić. Mam niestety coraz mniej czasu na naukę. A co z twoim egzaminem? Z ekonomii? Ech, nudne to jak flaki z oleju. To po co się uczysz? No to po co? W domu uradzili, że mam chodzić na komplety. Zresztą wszyscy na nie chodzą. Czy zawsze dom za ciebie decyduje? Wcale nie. Robię zawsze to, co sama chcę. Co znaczy, że chcesz się uczyć? Nie zastanawiałam się nad tym. Muszę przecież coś robić. Królewna nudzi się i z nudów. Nie, Anno, to nie jest odpowiedź. Czym ty chcesz w życiu zostać? O mój Boże, co za mentorski ton. O innych rzeczach się myśli, kiedy się ma 19 lat. 19 lat. Jest taki wiersz. Posłuchaj. Kiedy się ma 19 lat. 19 lat i nic poza tym, to się jest z wichurą za pan brat. A ząb za ząb siwiejącym światem. Kiedy się ma 19 lat i poza tym nic, to lepu wiera na karku, jak wkręcona w gnat rozżarzona gruszka Bessemera. Wziąć by tak dźwignię, oskard, pion i kuć, i wiązać podniebne schody. To ładne, co? Nie wiem, co to jest gruszka Bessemera. Gruszka Bessemera to taki piec do wytapiania stali. Powinnaś to wiedzieć. No co, Kasiu? Rozkaz. Rozkaz. Pietrek. Co, Kasiu? Trzymaj się zdrowo. Całą. Nic się nie bój. Wszystko będzie dobrze. Ty także uważaj na siebie. Baczność! Gwardziści, partyzanci, dziś zgodnie z obowiązkiem wiernych synów Polski wyruszacie w pole. Bezpośrednim waszym zadaniem bojowym jest szkodzenie okupantowi na każdym kroku. Działajcie śmiało i bezwzględnie. Mścijcie na wrogu każdą jego podłość popełnioną na polskiej ziemi. Gwardziści,
Nie jesteście ostatni. Za wami pójdą inni. Pójdą nowe setki i tysiące. Polskie bory, pola, drogi, wsie zaludnią się oddziałami partyzantów, bojowników o wolność. No i co pan na to, panie Henryk? Już czwarty roczek tej zabawy idzie, co? Nic mi pan nie mógł. Jak myśmy przeżyli te lata, to sam się dziwię. We mnie, panie, każdy nerw od tak lat. No, no, panie Henryk, końca wojny chciałbym dożyć. Nic się pan nie bój, swoją robotę znam. Maniuś, co ci szef mówił? Sprzątnij lalkę z okna, tylko uważaj. Boję się, to trzeba się od ulicy. Niby czemu? Czemu? A na żelaznej tu u fryzjera cała wystawa nie poszła w drobny mak, jakby na strzelanina? Maniuś, pokaż panu lalkę. Oryginalna paryska. Pani się człowiek obejrzy jak... Jak co? Jak tę śliczną buzię uszkodzą, co? Nie śmiej się pan. Gdzie dziś taką drugą dostanę? Nie, nie ma strachu. Ulica spokojna. Nic się tej ślicznej buzi nie stanie. Chyba, żeby tu jakie konspiratory prochownie założyli, albo co? Żarty się pana trzymają. A co to dziś można widzieć? Uciekajcie są! Laki nie widzieli. Pani, niech się pokaże ślad. Nie zasłaniaj, duszko, okna. Nic tu nie widzę. Wieczorem to dziewczynkę w bramie widzisz, a starych portek w dzień nie dowidzisz. Stare, stare, a będą jak nowe. Niedługo już tego nicowania. Nasza wróżka mówi, że na gwiazdkę będzie już po wojnie. Ja tam wróżkom nie wierzę. Odsłoń duszko na chwilę. On nie wierzy. Wolisz wierzyć tym swoim gazetkom? Czytaj, czytaj. Jeszcze umrzesz od tego. Na wojnie, duszko, dużo ludzi umiera. To głupi, to i umiera. Spokojny człowiek swego nosa pilnuje. Zajmuje się własnymi sprawami. Kiedy śmierć, duszko, to także własna sprawa człowieka. Mądrala. Panowanie. Pakowna, co? Sam raz dla pani. Rubijanie. Przełaz na drugie podwórko. Idziełeś? Dobre. W razie czego? No, jak tam państwo uważają? Decydujemy się. To ci pod szósty? Pod szóstkę. Młode, co to za jedna? Podobnie co nauczycielka. A ten młody, na brata to on nie wygląda. A na co? No co, maluszka?
pani tutaj będzie mieszkać? Tak. Pod wróżką? Jaka wróżka? To pani nie wie, że tutaj mieszka wróżka? Nie wiem. Ma takiego dużego kota, to tak jest nawet jego fotografia. A możesz mi to dać? Mogę. Oho, to bardzo zabawne. Uciekajcie, dzieci. Przepraszam panu. No, jak tam, Kasiu? Chodź obejrzeć naszego Steinwaya. Władek? No, a teraz zabierzcie się do roboty. Ach, słuchajcie, czy wiecie, z kim zamieszkamy pod jednym dachem? Wróżka Zofia Karpini, powiedz mi, co tobie jest właściwie, że jesteś smutny, smutna? Nieszczęśliwy, nieszczęśliwa. Dalibyście spokój tym głupstwom. Kiedy to bardzo zabawne. Jeśli nie jesteś zadowolniony z wróżki, powiedz wróżce. Jeśli ci przepowiednia konweniuje albo podpada, powiedz wszystkim. Sam raz do albumu naszego antykwariusza. Czegoś podobnego na pewno nie ma. Też tej małej nie nauczą grać czego innego. Ale walczyk ładny. Dużo masz jeszcze? Dwie kaszty. Przespałabym się chętnie. Jeść się chce. Nie zostało nic z wieczora? Zjadłam w nocy. Ugotuj jakieś zupki. Ciekawam na czym. Chyba na gwoździu. Mogliby nam z tego eksu dać trochę więcej forsy. Pieniądze poszły na ważniejsze rzeczy niż nasze jedzenie. Dużo hałasu. Dobrze by było podłożyć korek. Jak się na oliwi przestanie hałasować. Maszynka jak złoto. Trzeba tylko lepiej dopasować sztangi. Które? Te od Dekla? O, widzę, że na robocie znasz się nie najgorzej. Mogłabyś już sama poprowadzić drukarnię. Mówisz poważnie? Chciałabyś? Bardzo. Na kiedy Stefan obiecał materiał? Na pojutrze. Powinniśmy być chyba gotowi. Będziemy, na pewno. Daj mi duży klucz. Leży na oknie. Szanowanie pani. Jak tam te nasze nowe lokatory w nocy, zdaje się, nie śpią. Młode są, to i nie śpią. Ja stary jestem i też spać nie mogę. No bo pan w trumnie sypiasz. Thank you.
pod funkcję antykwariat i Melina u zegarmistrza. Jest jeszcze trzeci. Romantyczna rudera na Saskiej Kępie, gdzie na swego rycerza czeka śpiąca królewna. A rycerz ma akurat wychodne. Kasiu, daj mu pokój. Ty, Katarzyno, masz sklepik na moniuszki i targówek. Dwie paczki do lasu. Kasiu, pocałuj jeden, będzie dla Pietrka. Widzisz, masz za swoje. No i co, kochani? Gotowe? Gotowe. Zecerzy nazywają pierwszy numer złotym i mają zwyczaj go oblewać. Dobry zwyczaj. Panie i panowie, w dniu urodzin naszego gwardzisty wnoszę toast. Niech nam żyje i mnoży się. Widzę, że masz ochronę. O, świetnie. Dziękuję. Miałem taki jeden, ale zgubiłem. Dlaczego pan to odbiera? Dlaczego? Przecież to jest adres wróżki. Jutro ci powiem, bo dzisiaj musimy jechać. Cukierki rozdawać. Daj mi tego. Przyniosłem do pańskiego albumu coś bardzo zabawnego. Prospekt wróżki. Wróżka Zofia Carpini. Prospekt bezpłatny. Po przeczytaniu oddaj zaraz drugiej osobie. Rzeczywiście dosyć zabawne, ale do mojej kolekcji się nie nadaje. Dlaczego? Kancerka, oderwany brzeg. Niech pan przyniesie cały, to wkleja. Okazy ludzkiej ciemnoty. Nigdy bym nie zbierał takich rzeczy. Na próżno dziewczę wdzięczy się i koń wyciąga szyję. Ja biorę puchar w ręce swe i piję, piję, piję. Nikt się do ciebie nie wdzięczy, ty, pijana Belo. On o tobie nie śpiewał. Nie jesteś dziewczę. Afe, Wicek, co z ciebie za dżentelmen? Choć ty, Janka, rzeczywiście jesteś kobieta bez serca. Tak myślisz? A od kogo dostałaś futro? No, powiedz. Od kogo? Za futro zapłaciłam. Sigawał, też mi wolna. Wicek, ty nie jesteś dżentelmen. No, przyjaciele, mam waszego towarzystwa potąd. Bywajcie. Janka, gdy zobaczysz ciotkę mą, to jej się kłaniaj. Dziękuję. Władek, co ty tu robisz? Janka. Znacie się? Przecież opowiadałam ci o nim. Więc jednak się znalazłeś. Mieszkasz tu? A mieszkam prawie od roku. Zajdź na chwilę. No chodź, chodź, zajdź na chwilę. Nawet mam do ciebie ten. Żebyś wiedział, jak się cieszę, że jesteś. No siadaj, Władku. Wiesz? Wróżka mówiła, że ci już nigdy nie spotkam. No siadaj. Czym nie siadasz? Po staremu chodzisz do wróżek. A chodzę. Czemu mam nie chodzić? Dobrze sobie widzę, z pomocą wróżek radzisz. W jakiej branży teraz robisz? Knajpa, handel? To bytam z tyrą nogi. No i co robisz? To ty się znasz na interesach. Zarabiam i żyję. Tak życie trzymam w garści. Wiem. Poznałem już trochę to twoje życie. Miałaś mi coś powiedzieć. Usiądź. Strasznie zabawnie wyglądasz. Buty masz te same co przed rokiem. Koszula wymięta. Nie, Władek, nie dbasz o siebie. I pewnie nikt o ciebie nie dba. Czy o tych butach chciałaś mi powiedzieć? Co jeszcze? Słuchaj, Władek. Nie mógłbyś to dobrze zarabiać, żyć jak inni?
Jacy inni. Chcesz powiedzieć jak ty. Tak mam żyć jak ty. Nie udawaj świętego. Kiedy można zarobić, jak nie teraz? Teraz? No, to Żydów ucieka z getta. Ucieka, więc co z tego? No więc chyba potrzebne są im dokumenty. Jak myślisz? Ile kosztuje lewa kenkarta? Dobre pół roku życia dla ciebie. I ty im tę kenkartę sprzedajesz? Widzisz, to świetne papiery. Ratują im życie. No co patrzysz na mnie, jakbym kogo zabiłam? I latasz do wróżek. O co ci chodzi? A nie mówiła ci przypadkiem wróżka, co cię za to czeka? O, taka wróżka, co to... odsłania doglębne tajemnice życia ludzkiego, w myślach czyta, sny tłumaczy. Przestań pić. Ty potrafisz być inny? Muszę iść. Władek, naprawdę mnie nic a nic nie lubisz? Raz ci już powiedziałem. Masz dziewczynę. Słuchaj, Władek, nie masz dziewczyny, to zostanie u mnie. Dobrze zarabiam. Starczy dla mnie, starczy robi dla ciebie. Janka, chodź, Wicek stawia koniak, zakar... O, pardon. Nie przeszkadza. Władek! Ładny kawaler, ale groszem pewnie nie śmierdzi, co? No chodź, czekamy. Daj mi spokój, dobrze? Jak chcesz. Sami też możemy wypić. Myślał pewnie, że za nim polecę. Czekaj. Coś ci pokażę. Zgubił u mnie prospekt Wróżki. Chciałam pójść do niej, ale co z tego, oddarty adres. Wróżka z kotem? Przecież ja wiem, gdzie to jest. Wiesz? A dobrze wróży? Nadzwyczajnie. Mówi jak z książki. Świetnie się składa, bo już do tej mojej wiedźmy z kulki straciłam zaufanie. Gdzie mieszka? Na Grzybowskiej. Czekaj, no. Który tam numer? 83. Tak, 83. Mieszkania? Zdaje się, że 6. Muszę tam pójść. Jak tylko wrócę z Lubina, zaraz pójdę. Grzybowska 83, mieszkanie 6. Musisz przyjść, koniecznie. Czy obowiązuje strój wieczorowy? Przyjdź tak, jak jesteś, to przecież nie ma znaczenia. Naprawdę? Władek, nie kpij ze mnie. Tak rzadko się ostatnio widujemy. Czasem myślę, że... Że co? Jak to dobrze, że ten ktoś nie zaczął grać o minutę wcześniej. Dlaczego? No wiesz? Całować się przy takiej muzyce. To ulubiony walczyk mojej matki. Wiszuje. Do widzenia, Władek. Przyjdź koniecznie. Spróbuj, Władek, mojej własnej roboty. No co, jak ci się u nas podoba? Jak się czujesz? Dziękuję. Jak w oranżerii wśród egzotycznych roślin. No jakie tam egzotyczne? Same swoje. Dotwarzy ci w tym ubraniu. Choć pożyczone? No daj po. A ja powiedz, ładnie dzisiaj wygląda? Ślicznie. Pan może jabłuszko?
Dziękuję. Anna mi wiele o panu mówiła. Pan jest podobno wielki idealista. Dziś takie rzadkie. Rozumujmy na zimno. Niemcy atakują na Kaukazie i w Stalingradzie. Do czego dążą? Walka toczy się o naftę. Tak jest. Z rosyjską naftą Niemcy mają całą Rosję w ręku. Prosta i jasna gra. Zdobyczny. Z Dunkierki. Doskonały. Staramy się, żeby go sami Niemcy pili jak najmniej. Więc proszę panów, gra Niemców jest prosta. Ale gra Anglików jest jeszcze prostsza. Kiedy Niemcy rozciągną swe armie aż po Ural, wtedy Anglia uderzy na Niemców. Wtedy dopiero... Anglicy mogliby, rzecz jasna, już dziś pokonać Niemcy. Mogliby. Są gotowi, ale czekają. Na co czekają? Na wykrwawienie się obu zapaśników. Chytry Albion i tym razem prowadzi grę najmądrzejszą. Poczne. Kto jest ten interesujący młodzieniec? Nigdy u was nie widziałam. Kolega z kompletu, tyle o nim wiem. Obawiam się, że Anna duży się w tym chłopcu. Bardzo przystojny. Dziwnie znajoma twarz. Nie, to niemożliwe. Co niemożliwe? Przysięgłabym, że to Rykszarz z placu Napoleona. Rykszarz z placu Napoleona? Ale to przecież niemożliwe. Każda akcja z naszej strony przeciw Niemcom daje dziś w wyniku jedynie ofiary. Ofiary zupełnie niepotrzebne. Właściwie trudno się Niemcom dziwić. Jak mają reagować na sabotaże? A te ciągłe bomby, zamachy, rabunki. Na ich miejscu najprawdopodobniej robilibyśmy tak samo. Więc zdaniem panów, masowe łapanki, szubienice, rozstrzeliwania, to zwykła konieczność wojenna. Czyż w rzeczywistości nie jest to zupełnie inaczej? Czy nie dostrzegacie panowie, że generalna gubernia zamienia się powoli w jeden wielki obóz koncentracyjny, w którym wszyscy skazani są na niewolnictwo? Albo na zagładę, tak jak Żydzi? Można oczywiście ubolewać. Ubolewać? Nic więcej. Cóż teraz możemy więcej? Ubolewać nad tym, nie przeciwdziałając. Czyż to nie obezwładnia moralnie? Nie przesadzajmy. Pojedyncze akty protestu, biegu tych rzeczy, smutnych rzeczy, to prawda, nie potrafią odwrócić. Pojedyncze akty nie, zgoda. Ale akcja zorganizowana? Wydaje mi się, że stosunek do tych spraw, taki czy inny, to równocześnie linia wyraźnego podziału. Podziału? Jakiego podziału? Jesteśmy chyba jednomyślni. Zachowujemy siły, czekamy na rozkaz. Niemcy nie czekają. Zachowujemy siły, czekamy na rozkaz. Jedyna słuszna postawa. W tej chwili nie czas na różnice społeczne czy polityczne. Tak jest. A zachowując siły, uczymy się wielu rzeczy. Od Niemców wielu rzeczy możemy się nauczyć i skorzystać, jeśli się jest w miarę przebiegłym. Popatrzmy, Mono. Ziemianin dzięki racjonalnym metodom gospodarki powiększa stan swoich majątków. Proszę, Kajaczku. Proszę uprzejmie. Kupiec, jeżeli się bogaci, to kosztem wroga. Nawet robotnik. Robotnik nie czeka na triumfalny wjazd Hitlera do Moskwy. Robotnik wie, że w klęsce Rosji jest jego własna klęska. Jego i chłopa. No, to tak jakbyśmy byli w domu. Niechże pan pozwoli sobie powiedzieć... My jesteśmy w domu, który obchodzi urodziny jedynaczki. Dosyć już tej polityki. Panie Adamie, pan nam zagrał ładnego walczyka. Władek, tańczysz ze mną?
Znasz go? Kolega Anny z kompletu. Tyle o nim wiem. Ładny musi być ten komplet. Nie ma co mówić. Robisz mi wielką przykrość. Jak można z powodu głupiej polityki psuć zabawę sobie innym? Nie rozumiem tego. Wielu rzeczy nie rozumiesz jeszcze, Anna. Zresztą tu nie chodzi o politykę. A o co? Jesteś tu, Anno? Cóż, pan ucieka? Niestety muszę. Szkoda. No tak, już późno. Myślę, że złapie pan jeszcze jakąś dorożkę. Albo rykszy. Dziękuję, dam sobie radę. Do widzenia. Było nam bardzo miło. Bądź zdrowa. Władek, powiedziałeś bądź zdrowa. Czy to znaczy, że nie chcesz mnie więcej widzieć? Dom w oranżerii, a w domu królewna, która nie rozumie, jak można dla głupiej polityki psuć zabawę. Słyszałaś te rozmówki? Oczekiwanie na cud, a tymczasem interesy, koniak francuski. Może żyć w takim świecie, bo ja nie. Nie mów tak. Jakim prawem oskarżasz tych ludzi? Ich intencje są najlepsze. To są tacy sami dobrzy patrioci, jak i ty. Rzeczywiście, tacy sami. A co do prawa, to znalazłoby się. Tylko, że tego już królewna nie zrozumie. Byłem głupi. Zdawało mi się, że potrafię wytłumaczyć ci te rzeczy. Niestety, nie znam mowy kwiatów. A ty nie rozumiesz języka ludzi prostych, którzy cierpią i giną. Może byłeś złym nauczycielem? Może. A może ty jesteś złym uczniem. W obozie śmierci Treblinka jest 13 komór gazowych, obliczonych na 15 tysięcy osób. Trupy grzebane są w dolach. Kopane maszynowo, groby te mogą pomieścić 150 tysięcy zwłok każdy. Żydowska organizacja bojowa woła do narodów całego świata o pomoc. To wszystko. Wywołaliście już? Tak, mogę nadawać. Sądzicie, że ci na zachodzie uwierzą? Przynajmniej ci na wschodzie. Oni znają Niemców. Na Grzybowskiej Katarzyna melinuje teraz 4 osoby. No i drukarnia. U Władka broń. Żadne inne miejsce nie jest dla tych celów bezpieczne. Rozumiecie? Tu jest potrzebna jakaś melina specjalna, jakieś ciche, normalne mieszkanie, gdzie Jakub mógłby spokojnie popracować. Kiedy go się spodziewacie? Jutro. Mam pewien pomysł. Poczekajcie. Szczygla Moniuszki Polna. Dobrze. W tej kolejności możemy te mieszkania wykorzystać. Ale potrzebny mi jest jeszcze jeden lokal. Możliwie spokojny. Macie coś takiego? Może by u mnie. Rodzice wyjechali na cały tydzień. Gdzie to? Saska Kępa. Saska Kępa. Po ostatniej blokadzie ulic wyszedł z getta i jest na razie bez papierów. Rozumie pani? Rozumiem. Trzeba go przechować. Ma poza tym ważną robotę. Potrzebuje spokoju. Zgadza się pani przechować przez parę dni człowieka z getta? Zgadzam się.
Kiedy się ma 19 lat? 19 lat i nic poza tym. Marysiu? Marysia poda nam herbatę w jadalnym. Proszę, pan pozwoli. Jestem Jakub. Jestem Anna. Przychodzę z polecenia Stefana. Wiem, czekałam na pana. Bardzo się cieszę, że pan przyszedł. Profesor mówił mi, że pan chciałby... że pan jest... Proszę, niech pan pozwoli dalej. Pilnuj mojej teczki. Kiedy się ma 19 lat? Pani sama wybrała to hasło? Tak. Bardzo lubię Rzenwalda. Pan pewnie zmęczony. Napije się pan herbaty? Napije się chętnie. Proszę, niech pan siada. Sprawiam pani kłopot? Żadnego. Rodzice wyjechali do Krakowa. Co pani tam studiuje? Historię. O, jest Marysia z herbatą. Panu trzeba zrobić posłanie. W gabinecie na kanapie. Dziękuję, Marysi, sama na dzień. O Marysie może pan być spokojny. Poczciwy, dyskretny mrok. Zresztą pan wcale... Przepraszam. Dobrała pani do studiów historię. Zamiłowania czy ze względów praktycznych? Dlaczego pana to pyta? Kiedy się ma 19 lat. Organizujemy walkę. Warszawa jest jedna i walka jest jedna. Nie tylko o to, żeby drożej sprzedać życie. Dziś Żyd, Cygan, jutro może Polak. Niemcom na tej drodze trudno będzie się zatrzymać. O człowieka chodzi, Anno. O szacunek do człowieka trzeba walczyć. Bez tego świat zginie. Musi być trudne tylko na lewą rękę. Niestety. Prawą potrafię teraz tylko strzelać. I to niezbyt pewnie. Czy to pani matka? Tak. A pańscy rodzice żyją? Już nie. Poszli do gazu. Ja byłem wtedy po tej stronie. Zabili? Ukradli? Nie. Judy. To było całe ich przestępstwo. Kto to może być o tej porze? Niech pan przyjdzie do gabinetu. To nie może być nikt obcy. Rodzice. Przedstawię pana jako kolegę z kompletu. Dzień dobry, Anulko. Niespodzianka, co? Wielka. Wyobraź sobie, że dzięki uprzejmości Schmidta udało się wszystko wcześniej załatwić. Dzień dobry, kochanie. Dzień dobry. O, masz gościa? Rodzice pozwolą. Pan Jakub, mój kolega z kompletu. Razem się uczymy. Nie zapraszamy pana na herbatę, bo już późno. Chyba, że mieszka pan na Saskiej Chem... Nie. Niestety nie. Muszę się spieszyć. Do widzenia państwu. Tak mi przykro, doprawdy.
Gdzie pan teraz pójdzie? Dam sobie jakoś radę. Niech się pani nie martwi. Muszę się z panem umówić. Zostawił pan tu pewnie jakieś drobiazgi. Przyniosę. Anno! Jutro we fregacie o 12, dobrze? Anno! Do widzenia. Do jutra. Kto to był? Czyje to skarpetki? Męskie skarpetki. Ja w łazience znalazłem to. Co to znaczy? Czy twój kolega z kompletu golił się tutaj? Kto to był? Czemu nie odpowiadasz? Dlaczego matce nie odpowiadasz? Mamy chyba prawo wiedzieć, kogo przyjmuje w naszej nieobecności nasza córka w naszym mieszkaniu. Zawsze tylko wasza córka, wasze mieszkanie i wasze prawo. Co się z tobą stało? Anno. Powiedz, kto to był? No i dlaczego golił się tutaj? Co on tu robił? Nic. Grał na fortepianie, mówił. I golił się. Ja jeszcze nie słyszałem, żeby ktoś przychodził do młodej panienki w nieobecności rodziców golić się. A te skarpetki? Herbata na stole. Czy temu panu w gabinecie posłać? Jakiemu panu? On tu nocował? Popatrz mi w oczy. Co się z nim łączy? Dlaczego tu nocował? Nic mnie z nim nie łączy. Jak możecie mnie o coś podobnego podejrzewać? Albo owszem. Łączy mnie z nim bardzo wiele. Ale tego nie zrozumiecie. To był człowiek, który się ukrywa. Ukrywa się? W naszym domu? To był Żyd. Z getta. To jeszcze gorzej. Gorzej niż myśleliśmy. Czy ty wiesz, czym to grozi? Nasza córka. Jesteś bez serca. Narażasz siebie, nas, cały dom. I dla kogo? I dla kogo? Przyniosłam pańskie drobiazgi. Pędzel, szczotkę i skarpetki. Jedna para ode mnie. Nie gniewa się pan. Dziękuję. Czy mogę pana prosić na chwilę? Słucham pana. Arab, prawda? On pójdzie ze mną. Nie opłaci się panu. Niech pan uwierzy. Wolisz, żebym pogadał z panienką? Dobrze. Chodźmy. Żandarmi zabili jakiegoś człowieka. Podobno strzelał do Niemca. Już po wszystkim. No co? Już po strachu. Thank you.
cierpią ludzkie istoty uparcie ranione. Jest zamiar i płacz jest wszędzie. A schody biegną nieskończoną rzeką. Jest wiele płaczu w oknach. Progi są zużyte od płaczu. Izby są mokre od płaczu, który falą wchodzi na dywany. Pozwólcie jednak, że lekturę zakończę innym cytatem. Rozpacz jest właściwa tylko tym, którzy nie rozumieją zła, nie widzą wyjścia, nie są zdolni do walki. No więc rozstajemy się na cały miesiąc. Tu macie spis książek, który przez ten czas postaracie się przeczytać. Dzień dobry. Cóż to, spóźniła się pani. Jak tam sprawuje się Jakub? Chciałabym pomówić z panem profesorem. Przejdźmy do drugiego pokoju. Do widzenia. Do widzenia. Wychodźcie po kolei, parami. Proszę. O co chodzi? To jest teczka Jakuba. Kiedy to się stało? Przed 2 godzinami. Na cało dziś grają. Z czego się oni tak cieszą? Wiedziała pani, że w teczce jest broń? Wiedziałam. Chciałam to gdzieś zostawić. Uciec od tego. Ale... Ale się pani przemogła. To dobrze. Broń nam jest potrzebna. Panie profesorze, czy w organizacji znalazłoby się miejsce dla mnie? Naprawdę chce pani pracować z nami? Robota w organizacji nie jest łatwa, Anno. Chcę spróbować. No dobrze. września rzuciliśmy w teren numer 7. 25 września numer 8. 5 października numer 9. 15 października kończymy druk numeru 10. I dziś pan z tym idzie? A bo co? Panie Feliuś, łapią. Ja tam nosa na ulicę nie wystawię, póki się to wszystko nie uspokoi. Coś pan taki strachliwy. Nerwowy jestem. Przez tę wojnę. Niemcy w Stalingradzie dać? Daj, daj. Co znów zajęli Niemcy? Stalingrad? Coś pan z karawki zleciał? Zajęli. 2 pokoje z kuchnią. Masz pan, przeczytaj. Zabieraj się z tym, szczeniaku! Przez te wasze zabawki to tylko ludzie cierpią. Słyszałeś pan? Panie Feliuś, znów radiostację nakryli, na gorzej. Tam nakryli, tu nakryli, pan się sam nakryj. Szkoda dla pana takiego pisma. Czekaj, ja wezmę. Niech się człowiek raz dowie prawdy. A moje 2 złoty się na konspirację? O, patrzcie go, konspiracja. W karty pod mostem przegrać. A czy konspiratory w karty nie grają? Thank you.
karę. Ja, proszę pana, jestem wojenny inwalida. Nie rozumiem, dlaczego mnie zatrzymano. Ja mam... Die Arbeitskarte her. Schnell. Chef, wir haben einen ganz besonderen Vogel. Ohlala, aller Herr Chef. Scheint ein ganz raffiniertes Biest zu sein, die Kleine. Alles, was das Herz begehrt. Kennkarten für Juden, Gold, Valuten. Na, das ist ja interessant. Nicht bei Blunder. Mensch, die Dollar möchte ich haben. Du, da würden wir aber jubeln. Eine Adresse. Wer ist das? Adresse Wruschki. Sie sagt, das sei die Adresse einer Wahrsagerin. Da haben wir anscheinend einen guten Fang gemacht. Hat sie Pech gehabt, die Fritz. Wahrsagerin. Prüfen Sie das nach. Wahrsagerin. Na, wer es glaubt. Sie hat ja eine ganze Galerie liebhaber. Hübsch genug ist sie ja. Wahrsagerin, ja? Tak, Wruschka. Coś nowego. Kończysz już? To, ostatnia setka. Władek, korekta niestaranna, patrz. Niespodzianki są przecież normalnym zjawiskiem w życiu partyzanta, nie należy się ich lękać. Trzy błędy w jednym zdaniu? Zrób coś z tą kuchnią. Strasznie dymi. Odetkałaś lub? Odetkałam. Ciągu nie ma. Otworzę okno w tamtym pokoju. Może przewieje. No i jak ja wam obiad ugotuję? A nie płacz, Kasiu. Zjeść możemy później. Grunże, numer gotów. Niemcy przed domem. Odbezpieczyć? Myślisz, że po nas? Do kuchni. Prędzej! Jeżeli to do nas, spróbujemy uciec przelazem. Kasiu, wyjrzyj no przez okno. Sojusz na podwórzu. Po raz. Rzucam granat. Wyskaczcie. Władek, Katarzyna. Ja ostatni.
Dzień dobry. Pan do golenia. Ano, trzeba by właściwie. Nie ma dziś żadnego golenia. Nie ma szefa. A co się stało? Zobacz pan sam. Widzi pan, jak nas urządzili? Lalka zniszczona. Paryska. Gdzie ja teraz taką drugą dostanę? To jakaś grubsza awantura. Maniuś! Mieliśmy tu... Maniuś, daj mi włosów. Na co? Na warkocz dla lalki. Ja ci dam warkocz. A ty czego? Mieliśmy tu w kamienicy konspirację. To była tajna fabryka broni. Nie gadaj, skąd wiesz? Nie wiadomo. A twego szefa co? Zabrali, panie. Zabrali? Wszystkich mężczyzn wzięli z całej kamienicy. Wróżkę zabrali. Wróżkę zabrali. Ale puścili. Ona teraz tak płacze, bo jej zginął kot od tej bomby. Głupia. To nie była bomba, tylko granat. Granat rzucił ten konspirator, co chciał uciekać. Ale go ranili i złapali. Żywego? Pewnie żywego, bo potem go bardzo bili. Trzy skopów na marmeladę zrobił, jak rzucił ten granat. Od stolarza trumny wzięli, żeby ich posładać. A z tej tajnej fabryki, czy jak tam, to wzięli co? Nic nie zabrali, tylko kartkę przykleili, że wstęp zwolniony. Opieczętowali. Mamusia mówiła, że pewnie jeszcze przyjadą. No, dziś to już chyba nie. Zaraz się ściemni. Lepko u stryja przebidować, niż żeby was tu Niemcy miały ukatrupić. Jak mnie nie znajdą? Ja tam jestem głupia, ale myślę, że ty nie powinieneś iść do partyzanów. A dlaczego? Po co pod te kulki leźć? Niech sobie panowie sami wojują. Lepiej jeść do stryja. Robotny jesteś. Samogon nauczysz się pędzić. Wiem, co mnie trzeba robić. Swoje lata mam. Kto tam? To ja, spod szóstego. Nie ranili was? Nas nie. Ale Artur szef. To wiem. Ten starszy z wąsami. Co teraz? Przyszliśmy zabrać nakład. Co? Nakład gazetki. Mieliśmy tu drukarnię. Wszystko zostało. Popieczętowali. To zarwiemy pieczęcie. Nie boi się pan? Ale macie czym wyjść. Ręka przecie chyba nie da rady. Mamy rikszę na ulicy. Pomożecie nam znieść? Kładźcie się, matko, spać. Zaraz wrócę. Chodźmy. Dziwią się szkopy, że tu tak wymiecione. A niech się dziwią. Który to był numer? Dziesiąty. Naszej produkcji czwarty. Wezmę sobie jeden na pamiątkę, bo to ostatni. Jaki znów ostatni? Daj pan adres, a za miesiąc masz pan numer jedenasty. Ciężko będzie z tym adresem. Do lasu idę. Do lasu? Tam to już sami was znajdziemy. To wszystko, panie Felicie. Dobra. Kołdra Kasi. Trzeba jej to zabrać, ucieszy się. Szkoda tej naszej Wiktorii. Zostanie u szkopów. Ale ta prawdziwa chyba nie. Idziemy, gaś światło.
dziękuję. Jedźcie, panowie, z Bogiem. Siadaj, Władek. No, panie Feliuś, do zobaczenia. Kiedy? Po wojnie. Niedługo. Dobra, usłuchaj, sto. Siadaj, prym. Zmieńmy się teraz. Sprawdziałeś, co ci jest? No, no nie wygłupiaj się. Adaś, co ci jest? Adaś. Kiedy wam to przyszło do głowy? Jak mi ta dziewczynka pokazała ten prospekt u fryzjera, to jeszcze mi się to nie skojarzyło. Dopiero później. Nagle uderzyło mnie, że taki sam prospekt widziałem u Janki na linie. Dziwaczna historia. Władek, jak sądzisz, czy to ma jakiś związek? A co mu się stało? Jest bardzo przygnębiony śmiercią spryciarza. Poczekajcie tu chwilę. Władek, co ty wyprawiasz? Co się stało? To ja zostawiłem prospekt u Janki. Z naszym adresem? Ale skąd bez? No ty nie rozumiem. Nie rozumiem, że to wszystko moja wina. Artur, spryciarz. Ci ludzie z kamienicy. Nawet ta Janka. Są widać pechowcy, którzy wszystkim przynoszą nieszczęście. Nie możemy tłumaczyć rzeczy fatalistycznie. Ślepy przypadek, nic nie wiemy. A to nie jest fatalistyczne tłumaczenie? Nie ma ślepych przypadków. Nie wolno mi było zostawiać tego prospektu u mnie. I to właśnie ja, mnie jednemu nic się nie stało. No więc dobrze. To zamierzasz? Czarna rozpacz niczego nie wróci. Powinienem był razem z nimi zginąć. No ale nie zginąłeś, żyjesz. Jesteś w organizacji, która każe nam prowadzić robotę dalej. Poproszę, żeby mnie przenieśli do specgrupy. O nic nikogo nie będziesz prosił. Organizacja sama wyznacza nam miejsce. Prowadzi robotę dalej. A maszyny? A Zecer? Z nas jako z drukarzy mała pociecha. Możecie mną dysponować. Jeśli trzeba, zastąpię Artura. No widzisz? Mamy zespół w komplecie. Tak, Władek. Zaczniemy na nowo.
Alu? Pańskie nazwisko? Anny nie ma w domu. Nie wiem, proszę pana. Niech pan ją sam o to zapyta. Matka już nic nie wie. Do widzenia panu. Ładny bukiecik, co? Komu się to zaniesie w prezencie? A no zobaczymy. Adresatów nie brak. Mocniej zwiążuj. Uwaga! Nie ruszać się. Proszę o przyjemny wyraz twarzy. Ruszać się. Dziękuję. Panie fotograf, dobry będzie? Na pewno dobry. Sam generalny gubernator nie ma lepszego zdjęcia. Jak się masz, Kazik? Masz coś dla mnie? Mam. Od Władka. Od jakiego Władka? Nie zadawaj niepotrzebnych pytań. Warszawa, den 16. Oktober 1942. In der Nacht vom 7. zum 8. Oktober haben die Kommunisten mittels Sprengstoffen Eisenbahnlinien in der Nähe von Warschau gesprengt. Dokonali ohydnego mordu na 50 więźniach z Pawiaka, działaczach polskiej lewicy. Za naszą sprawę oddali życie. Bartosik Sylwester, Cholewa Władysław, Dobiszewski Stanisław, Górka Józef, Grochalski Zbigniew, Grodecki Kazimierz, Gintowt Antoni, Juskiewicz Leonard, Kania Julian, Kaczmarek Ksawery, Kacpura Antoni, Kasprzak Wacław, Kokoszko Witold, Kwaśnik Marian, Koszykowski Izydor, Kowalski Artur, Liwanowski Jan, Nasiadek Eugeniusz, Niedziński Jan, Orlowski Marian, Piotrowski Bronisław, Apliński Felix, Romanowski Stefan. Na zbrodnię okupanta Polska Partia Robotnicza odpowiedziała akcją odwetową. Dnia 24 października 1942 roku w trzech punktach miasta dokonano zamachów. Na dom prasy oraz na niemieckie lokale rozrywkowe Mitropa i Café Club. Thank you.
Anna. Władek, Władek. Tak dawno nie widzieliśmy się chyba z rok. Niecały miesiąc. Dzwoniłem do ciebie. Tak? Tak, nie było ciebie w domu. Podobno jesteś bardzo zajęta. Jestem rzeczywiście bardzo zajęta. I teraz muszę już iść. Władek, zadzwoń do mnie jutro. Gdzie idziesz, do domu? Proszę cię, nie idź w tę stronę. Dlaczego? Nie mogę ci tego powiedzieć, ale zrób to dla mnie. Posłuchaj mnie choć raz. Muszę. Taki mam rozkaz. Idziemy teraz jedną drogą, Władek. Będę wracać tędy. Czekaj na mnie przy BGK. Zna pani jej adres? Czy to pańska siostra? Krewna? Trzeba by dać znać rodzinie. Saska Kępa. Poselska 40. Poselska 40. Niech pan z tym natychmiast ucieka. Nic pan już jej nie pomoże. Może się stać. Wytropi lorda. Otoczą brunatni najeźdźcy. Umie umrzeć mężnie na czołgach. I w płomieniu. I na szybienicy. Po nas fale ludu popłyną, a mogiły naszej nie miną.